Cześć, dzień dobry wszystkim, cześć dzieci. Dzisiaj na nasze spotkanie zaprosiłam kaczuszkę. Mam nadzieję, że święta Wam upłynęły miło i spokojnie. A dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnym święcie, które będzie w środę, czyli o Światowym Dniu Ziemi. I to jest taki dzień, w którym zastanawiamy się, czy właśnie to, co robimy przez cały rok, czy to jest ekologiczne, czy segregujemy śmieci do odpowiednich koszy, czy dbamy o rośliny, nie depczemy trawników, czy dbamy o zwierzęta, nie robimy hałasu w lesie i czy oszczędzamy wodę, na przykład myjąc zęby, nalewamy do kubka, albo na czas mycia zakręcamy po prostu. I właśnie o tej ekologii tego dnia bardzo mocno myślimy. I dzisiaj właśnie te zajęcia będą takie trochę ekologiczne. Będą różne wierszyki, będą różne prace. Więc serdecznie Was zapraszam. Dobrze, teraz tak jak mówiłam na początku, przeczytam Wam wierszyki. Tym razem będą to dwa wierszyki, bardzo króciutkie, więc posłuchajcie. Pomóż ziemi. Ziemia zdrowa, ziemia chora, czy potrzeba już doktora? Kto za ziemię odpowiada? Jej kondycja, ważna sprawa. Jaka ziemia, tacy my. Dbać o ziemię musisz ty. Jej los od nas jest zależny. Jesteś ziemi dziś potrzebny. Dobrze, teraz od tej samej autorki drugi wierszyk. Pod tytułem Nowe życie śmieci. Ekologia jest ci bliska. Nie zaśmiecaj środowiska. Wykorzystuj, co się da. Dobrą radę tobie dam. Masz kartony i papiery? Na makulaturę zbieraj. Butle, folie, pojemniki odłóż na bok, gdzie plastiki. Z tych produktów odrzuconych możesz nowe mieć fasony i zabawę świetną, nową, kreatywną, pomysłową. Z butli możesz zrobić świnkę. Z pudła domek, przy nim lalkę, samochodzik, ciężarówkę, odkurzacz i pralkę. Drugie życie nadaj śmieciom. Niech posłużą trochę dzieciom. Na recykling oddaj potem. Pod nową postacią wrócą z powrotem. Dobrze. I ja Wam teraz właśnie chciałam zaproponować, żebyście właśnie wykorzystali coś, co ma iść do wyrzucenia, na przykład jakieś butelki czy pojemniki, i spróbowali z tego wymyśleć coś fajnego i stworzyć. Na przykład można stworzyć jakiś instrument, wsypując na przykład groch do pojemniczka po jakimś cerku, albo do puszki, tutaj akurat jest jakieś zwierzątko. Tutaj akurat jest ryż. Można też zrobić instrument. Pamiętacie, tydzień temu robiliśmy z korków różne zwierzątka. My zrobiliśmy akurat żabę, biedronkę i pszczółkę, bo to była łąka. Ale Wy możecie z tych korków zrobić różne, różne zwierzątka i różne prace. Okej. Na początek, słuchajcie, zrobimy sobie taki wiatraczek, słuchajcie. Będziecie mogli go przetestować na balkonie albo na dworze, na spacerze. I słuchajcie, będzie nam potrzebna kwadratowa kartka. Ja mam akurat pomarańczową, ale Wy możecie mieć jaki kolor tylko chcecie. Poproście rodzicom, żeby Wam wycięli właśnie kwadrat. I powstaje nam wtedy przy wycinaniu kwadratu taka linia. I bardzo dobrze. Teraz musimy zrobić drugą taką linię,
Czyli te dwie dajemy, przyciskamy do siebie. Czekajcie, bo to musi być równiutko wszystko. O. Proponuję blok techniczny, bo on jest twardy i będzie się lepiej nam trzymał. I powstaje nam taka skrzyżowana linia z linią. I teraz tak. Bierzemy sobie nożyczki, czekajcie, gdzieś tu miałam. I po tej linii sobie wycinamy, ale nie do końca. No gdzieś tak do połowy. Tak, widzicie? Do połowy. Nie docinam do końca. I tak z każdej strony. Czterech różnych stron. Mamy w miarę równe. I teraz mamy takie właśnie 8 różnych wierzchołków, czyli takich końcóweczek tutaj. I wybieramy sobie jedną stronę, w jedną zawijamy i bierzemy hop do środka, hop do środka, hop do środka, ups, i hop do środka. I wyjdzie nam taki wiatraczek. Ten środek, do tego środka, do zepnięcia tego środka będzie nam potrzebna pineska. Więc ja to teraz złożę i za chwilę wam pokażę. O, jak widzicie, spięłam to właśnie tą pineską. I żeby nasz wiatraczek się kręcił, potrzebujemy ołówka. Może być zepsuty, ale musi mieć gumkę. I do tej gumki przyczepiamy naszą pineskę. No i teraz mamy właśnie taki wiatraczek, który nam się kręci. Ołówek jest niestety troszeczkę za mały, żeby tak po prostu dmuchać w tą, ale może znajdziecie jakiś taki większy patyczek, a jak nie, to też sobie z tym ołówkiem poradzicie, spróbujcie na zewnątrz. I tutaj o wiatraczku jeszcze słów kilka. Z wiatru pozyskujemy czystą energię, co oznacza, że nie zanieczyszczamy przy tym środowiska i szanujemy przyrodę. Dlatego w wietrznych okolicach buduje się elektrownie wiatrowe, czyli wiatraki, przetwarzające siłę wiatru na prąd elektryczny. Zespół takich wiatraków nazywamy farmą wiatrową lub parkiem wiatrowym. My mamy taki bardzo malutki wiatraczek, ale jeśli zobaczycie gdzieś na polach taki duży, to znaczy właśnie, że ten wiatrak pozyskuje energię. Dobrze. Teraz pokażę wam, mieliśmy wiatr, teraz pokażę wam eksperyment z wodą. Ok, do tego eksperymentu nam będzie potrzebna jakaś miseczka z wodą. Jak widzicie, tutaj jest woda, pieprz i mydło. I słuchajcie, eksperyment jest bardzo łatwy. Do wody wsypujemy sobie pieprz. O, dużo, 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 dużo. Widzicie? Nie za bardzo widać, ale w domu, jak zrobicie, to będzie super. Wsypujemy dużo pieprzu i teraz będzie nam potrzebne mydło. Tym mydłem musimy porządnie nasz palec wymydlić. Cały palec musimy mieć w mydle. Ja sobie wzięłam z boku wodę, żeby to mydło mocno, mocno. I teraz patrzcie. Teraz będzie taki magiczny palec. Widzicie? Nasz pieprz się
O, dajemy tutaj. Nasz pieprz się odsuwa od naszego palca. Czary mary. No, spróbujcie w domu, czy działa. Możecie w większych miskach, to będzie lepsza zabawa. Okej. Na koniec jeszcze wrócę do naszego instrumentu, który Wam pokazywałam. On jest po prostu zrobiony ze sreberka i z kolorowego papieru. Więc wystarczy, jak weźmiecie kolorowy papier i po prostu obkleicie jak chcecie. Ale możecie też użyć innych materiałów, na przykład bibuły, albo sznurka.